Jak już brat Wojciech tutaj zaznaczył, to jest słowo, które gdzieś od miesiąca noszę w moim sercu, aby dzielić się w naszym zborze tym słowem, drodzy. Słowo, które nie jest jakimś nowym słowem, trudno o jakieś nowe słowo, ale chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, zobaczyli, co to znaczy, kiedy Bóg mówi o przebaczeniu. Chcę mówić o błogosławieństwie, jakim jest przebaczenie i życie w przebaczeniu. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. To jest taki jakby klasyczny przykład, podobieństwo, abyśmy zobaczyli, jak Bóg podchodzi do tej kwestii, jak ją traktuje. Kiedy wcześniej jest mowa o tym, że jeżeli ktoś zgrzeszy przeciwko tobie, to idź go napomnij i tak dalej. I później Jezus mówi dalej, że gdzie jest dwóch lub trzech, on tam jest. A później Piotr, będąc chyba pod wrażeniem tej wypowiedzi, tego, że jeżeli ktoś coś zrobi wobec nas, Piotr mówi, wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł, Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc, oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo. I poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Pochylmy na chwilę głowy. Panie, tak modlę się i modlimy się teraz, aby Twoje święte słowo dotykało mojego, naszych serc. Duchu Święty, prowadź, daj nam objawienie i zrozumienie tej prawdy odnośnie przebaczenia. Niech to słowo skutecznie w każdym z nas działa, przemienia, dotyka. W imieniu Jezusa to się modlimy. Amen. Drodzy, polski słownik przebaczać tłumaczy, wyjaśnia, że słowo przebaczać to jest darować komuś jakieś winy. Takimi synonimami tego słowa przebaczenie jest wybaczenie, jest łaska, jest darowanie winy. Każdy z nas, słysząc słowo przebaczyć, przebaczenie, wiemy, o co chodzi. Wiemy, czego się od nas oczekuje. I tutaj mamy taką sytuację. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli to bardzo wyraźnie, że gdyby nie przebaczenie, to tak naprawdę nikogo z nas by tutaj dzisiaj nie było. Bo Bóg okazał tobie i mnie łaskę i postanowił nam przebaczyć. Wszelkie nasze występki, wszelkie nasze grzechy. I zauważyłem w Bożym Słowie, że przebaczenie działa w 3 kierunkach. Dotyczy 3 osób. Po pierwsze, przebaczenie dotyczy tego, który jest zraniony. Przebaczenie dotyczy tego, który zranił bliźniego. I przebaczenie dotyczy Boga.
To jest ciekawe, ale zawsze w to włączona jest osoba Boga. Nie jest to kwestia nieporozumienia czy czegoś pomiędzy dwojgiem ludzi, ale zawsze tam, gdzie chodzi o przebaczenie, jeszcze włącza się w to Bóg. Chodzi o samego Boga. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam o tym mówi. Pamiętacie, wszyscy pamiętamy modlitwę pańską, modlitwę Ojcze Nasz, gdzie jesteśmy wezwani, kiedy uczniowie zapytali, jak my mamy się modlić. Wtedy Jezus wyraźnie mówi, kiedy modlicie się, mówcie Ojcze Nasz i tak dalej. I dochodzimy do tego momentu, odpuść nam nasze winy. Ale to nie jest koniec. I w tej modlitwie, której uczył Jezus, włączona jest osoba Boga. I musimy mieć tą świadomość, że kiedy chodzi o przebaczenie, to nie chodzi tylko o relację między zranionym i winowajcą, ale chodzi też o Boga, który jest w tym wszystkim obecny. Odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Drodzy, apostoł Piotr, ja to tak sobie tłumaczę, kiedy pyta Jezusa, czy aż do 7 razy mam przebaczyć. Pan Jezus jakby gasi ten jego zapał. No, 7 razy to całkiem nieźle, jeżeli nawet dziennie 7 razy, no to już w ogóle jest dużo, nie? Prawda? Jeżeli, Panie, ile razy mam przebaczyć temu, który mnie rani? Czy do 7 razy? Ja myślę, że ta liczba 7 tu jest ważna, to jest taka liczba Bożej pełni, doskonałości, prawda? Czy do 7 razy? I nagle Jezus rozbija to jego myślenie. Mówi, nie 7 razy, ale 77 razy. I później opowiada całą tą historię, która pokazuje mi na temat wielkie rzeczy, na temat przebaczenia. Oto Jezus opowiada o dłużnikach i o jednym dłużniku, który był winien swojemu panu 10 tysięcy talentów. Drodzy, my czytając to, nie rozumiemy, nie ogarniamy, co to znaczy 10 tysięcy talentów, co to w ogóle znaczy jeden talent. Pamiętacie przypowieść o pracownikach? Gospodarz odjechał, jednemu dał 5 talentów, jednemu 2, trzeciemu 1 i ten, który miał 1, zakopał ten talent. Wydawałoby się, no skoro dostał 1, ale ta historia o talentach uczy nas, że nikt nie może być bezczynny w Królestwie Bożym. I ten talent to nie było mało, bo talent to było w granicach 34 kilogramów w złocie lub srebrze. Jeżeli mowa było o talencie, to otrzymałeś 34 kilogramy złota albo srebra. Nie wiem, czy jeszcze jakąś inną walutę, bardziej pośredniejszą ważyli, no ale weź sobie 34 kilogramy i wrzuć za kieszeń, prawda, w marynarce. Ogromny majątek. On był winien 10 tysięcy talentów. Ja mówię, kiedyś zadałem sobie trud i przeliczyłem to i wyszło mi, nie licząc inflacji, według tamtych stawek, bo jeden denar to była zapłata za dzień pracy. Jeden denar. A 10 tysięcy talentów, obliczyłem to przeliczając na denary, wyszło mi, że ten dłużnik był winien swojemu panu coś, taką sumę pieniędzy, za którą mógłby przeżyć 200 tysięcy lat, licząc denar na dzień. Albo 2000 razy po 100 lat. On przychodzi do swojego pana, jest mu winien niewyobrażalną sumę i on prosi go o przebaczenie. Daruj mi. Bo grozi jemu, jego rodzinie, że wszystkich wrzucą do więzienia. Ja nie wiem, jak to miało funkcjonować, skoro byłby w więzieniu, to jak mu go oddać, prawda? Ale może chodził o życie. Musiał oddać swoje, dzieci, żony, życie, żeby w ogóle w jakiś sposób ten pan coś tam mógł być usatysfakcjonowany. Życie.
swojej bliskich. I kiedy on błaga i prosi o przebaczenie, o darowanie długu, o darowanie winy i takie naiwne, wiecie, on mówi, ja oddam wszystko. Ja się zastanawiam, jak, człowieku, możesz coś takiego oddać. Nie wiem, jak on to zrobił, musiał być nie lada, że tak powiem, ja mówię, magikiem, żeby taki dług mieć, ale ludzie potrafią tworzyć długi. W każdym razie Pan mu darował cały dług. Tam jest napisane, że Pan mu ten dług darował. Ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Co to znaczy? To znaczy, że ten dług został odsunięty. On go nie musiał spłacać. Zostało mu to darowane. I później w tym podobieństwie Pan Jezus mówi, jak on jest, wychodzi od tego swojego wierzyciela i idzie taki rozradowany. Sądzę, że powinien chyba tam, on powinien koziołki z radości robić tam po wyjściu od tego Pana, że życie jemu, jego rodziny zostało darowane i zobaczył swojego współsługę. Powiem tak, zobaczył swojego brata albo zobaczył swoją siostrę. I wiecie, nagle przypomniał sobie, przecież on mi jest winien. 100 denarów jest mi winien, 100 dni pracy. I tu jest napisane, że on go, popatrzcie, on go chwycił i on go dusił i on mówił, oddaj mi dług. Wiecie, brak przebaczenia to jest takie domaganie się zwrotu, satysfakcji. Pytanie jest, ile ktoś ma ci zwrócić? Jak ma ci to zwrócić? Czy ty określisz miarę tego zwrotu? Dlatego jest napisane, że my tego nie powinniśmy się domagać. Bóg przyjdzie czas, będzie sądził i on sam wszystko sprawiedliwie osądzi i wymierzy. Bo ja nie jestem w stanie ocenić, ile on ma mi zwrócić. No w tym wypadku chodziło o te 100 denarów. Ale ten człowiek co zrobił? Zrobił to, co przed chwilą on. Upadł na kolana i prosi, daruj mi. Oddam ci wszystko. I to brzmiało logicznie i możliwie, prawda? 100 denarów jestem w stanie spłacić. Krok po kroku, powoli, ale jestem w stanie spłacić. Ale tam jest napisane, on nie chciał mu darować. On go wtrącił do więzienia. Prawo było za nim. Jakby nie rozumiał, że przed chwilą darowane mu zostało życie, życie jego rodziny, został mu darowany niebotyczny dług. Drodzy, on jakby w ogóle o tym nie myślał. I to zasmuciło innych. I wezwano, Pan go z powrotem wezwał i zakończyło się tak, jak to się zakończyło. Czyż wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu, zły sługo, tamten wszystek dług ci darowałem, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad swoim współsługą, jak i ja zlitowałem się nad tobą? Drodzy, czy nie ma potrzeby tego, aby okazywać miłosierdzie i litość i przebaczenie? Czy też będziemy domagać się ustawicznie zapłaty za czyjeś uchybienia? Gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, gdy ty i ja przyszedłem do Jezusa Chrystusa, przebaczył nam absolutnie wszystko. Nasze życie było w duchowej śmierci. Byliśmy w ciemności, byliśmy w niewoli szatana, zmierzaliśmy prosto na zatracenie. I oto Bóg stanął na drodze naszego życia i ty i ja mogliśmy upaść przed Nim i wołać, Boże, odpuść mi moje grzechy. Nigdy nie bylibyśmy w stanie tych grzechów spłacić, nigdy nie bylibyśmy w stanie wynagrodzić Bogu czy innym to, co zrobiliśmy.
Jak apostoł Paweł mógłby wynagrodzić morderstwa, bluźnierstwa, to, że niszczył Kościół Boży? Pamiętacie, to ciągle za nim gdzieś tam tkwiło w nim, bo już będąc sługą Bożym, mówi: jestem największy z grzeszników, bo prześladowałem Kościół Boży. A czy ty i ja byliśmy lepsi od apostoła Pawła? Czy Jezus nie przebaczył tak samo tobie i mnie, jak apostołowi Pawłowi, który mordował, zmuszał do bluźnierstw? Powiesz: no ale ja tego nie robiłem tak. Ale w oczach Boga ty i ja byliśmy duchowo martwi, winni zapłatą za jeden grzech. Za jeden grzech jest śmierć. Jest śmierć. Popatrzcie, jak ma się łaska do grzechu. Ale łaska Boża sprawia, że z wielu grzechów, pomimo wielu grzechów, jest przez łaskę, jest odpuszczenie wszystkich grzechów w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Oto jesteś wolny. Bóg wypuścił cię na wolność. Oto powinieneś radować się. I to samo powinno być w twoim i w moim sercu. Ta łaskawość, to przebaczenie, to miłosierdzie wobec tych, którzy cię ranią. Ja nie mówię, że nie, że tu nie ma winy, nie. Ale Bóg do czegoś nas wzywa. Wzywa bardzo wyraźnie. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj, w jaki sposób Bóg postępuje z tobą i ze mną. W liście Jana jest napisane: jeśli wyznajemy grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyści nas od niektórych grzechów. Pamiętacie, co tam jest napisane? I oczyści nas od wszelkiego grzechu, wszelkiego grzechu. Ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, że syn marnotrawny, który stracił wszystko, to, co otrzymał od ojca, rozpuścił w kasynach z ladacznicami, ale przyszedł moment opamiętania, przychodzi do ojca, może liczyć tylko na jedno, na łaskę, na przebaczenie. On jest gotów być sługą, już nawet nie synem. On jest gotów być sługą. I przychodzi do ojca, przychodzi brudny, śmierdzący, roztrwonił wszystko i nagle doświadcza czegoś, co dzisiaj ludziom w głowach się nie mieści. Zostaje oczyszczony, odnowiony. Zostaje ubrany, umyty, ubrany w czyste, białe szaty. Sandały na jego nogi. Dostaje pierścień. Oto jest synem, ojciec się cieszy, bo był umarły, ale ożył i doświadczył przebaczenia. Słuchajcie, jest niesamowita moc w przebaczeniu. Amen? Niesamowita moc. Psalm 103, wiersz 2, 10 i 14 mówią: on odpuszcza wszystkie winy twoje. Tam jest dalej, że leczy wszystkie choroby twoje, ale odnośnie przebaczenia, 10 do 14, nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Szczęśliwy, błogosławiony jest człowiek, mówi Pismo Święte, któremu Bóg przebaczył grzechy. Dawid o tym mówi. Szczęśliwy jest człowiek. I moi drodzy, czasami nie rozumiemy tego serca Boga. I powiem wam, i opowiem wam na koniec sytuację, której jeśli nie ma łaski, jeśli nie ma przebaczenia, jeśli nie ma trwania w przebaczeniu, to nie zrozumiemy tego. Bóg nie tylko odpuszcza, nie tylko nie odpłaca nam według naszych win i nie tylko nie postępuje z nami według naszych grzechów, bo mógłby przecież, nie? Mógłby. Synu, skoro roztrwoniłeś wszystko, no pozwolę ci być. Gdzieś tam będziesz sobie siedział, coś będziesz robił. Ale on został odnowiony i przywrócony do społeczności.
niesamowita łaska. Bóg nie chowa urazy, gniewu, zemsty. Nie. Jeżeli pokutujemy, jeśli przychodzimy do Niego, Bóg okazuje miłosierdzie i łaskę. Jeśli odrzucasz Jego łaskę i miłosierdzie, to na pewno przyjdzie czas, że spotkasz się z Jego słusznym gniewem. Ale zanim przyjdzie sąd, Biblia mówi, że każdy sąd Boży poprzedzony jest miłosierdziem Bożym. Oto Bóg jest pełen łaski. Ja się zastanawiam, kiedy czytam Stary Testament, historię Izraela, czytasz proroka Jeremiasza szczególnie, czy Ezechiela, czy Izajasza, kiedy widzisz, jak lud Boży przestaje kochać Boga, jak lud Boży odstępuje, jak lud Boży jest zanurzony w złym i grzechu i Bóg posyła proroka za prorokiem, napomina, dokonuje pewnych sądów, ale ciągle oczekuje, że będzie opamiętanie i zmiana. Dlaczego? Bo Bóg chce przebaczyć. Bo Bóg nie chce śmierci grzesznika. Bóg nie chce okazać sądu i gniewu. Kiedy myślę o Jonaszu, który świadomie buntuje się przeciw Bogu, ucieka od woli Bożej i w pewnym momencie, tam już będąc wrzucony do morza, pamiętacie, on z głębi, z wnętrzności ryby zaczyna wołać i modlić się o łaskę. I tak pięknie tam mówi, lecz Ty wydobyłeś z przepaści życie moje. Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Bóg okazał mu łaskę. Bóg mógł sobie wziąć innego człowieka i posłać do Niniwy, ale jednak tego nie zrobił. Bo Jego miłosierdzie poprzedza sąd. On chce człowieka uratować, przebaczyć mu, oczyścić go. Brak przebaczenia, chowanie urazy, ciągłe rozpamiętywanie krzywd zamyka nas w takiej klatce, w takim emocjonalnym więzieniu. Słuchajcie, człowiek, który nosi urazy, tak naprawdę staje się niewolnikiem. W nocy nie może spać. Jego umysł zajęty jest krzywdą. W ciągu dnia chodzi i zastanawia się, jak to jest możliwe, dlaczego tak zostałem potraktowany. Jeżeli coś takiego jest w nas, to znaczy, że ciągle nie mamy, mamy problem z przebaczeniem, że ta uraza w nas jest, tkwi jak jakaś drzazga. A Bóg chce, żebyśmy od tego byli wolni. I możemy powiedzieć tak, ktoś tak ładnie napisał, że kiedy chowamy to w sobie, to jest tak, jakbyś jechał samochodem i patrzył we wsteczne lusterko. Ciągle patrzysz na to, co się wydarzyło, kto ci coś zrobił, kto coś powiedział, jak cię zranił. Ale jeśli jedziesz samochodem i ciągle patrzysz we wsteczne lusterko, gwarantuję ci, że na najbliższym zakręcie się rozwalisz. Najmniejsza przeszkoda spowoduje tragedię w twoim życiu, w twoim. Tak więc więcej, kiedy jesteś zapatrzony w przeszłość, w to, co się wydarzyło, jak zostałeś potraktowany i nie ma przebaczenia, zabrana ci zostaje przyszłość, bo ty już nie myślisz o tym, co możesz mieć, co Bóg ma dla ciebie, jak Bóg chce cię pobłogosławić. Diabeł oszukuje nas i ograbia nas z teraźniejszości i z przyszłości, z tego, co Bóg mógłby uczynić. Przestaje widzieć te błogosławieństwa, tą łaskę, to wszystko, co Bóg ma dla nas. Drodzy, niektórzy nie potrafią sobie przebaczyć. Zawaliliśmy, zrobiliśmy coś złego, ale jeżeli pokutujemy, prosimy Boga o przebaczenie, to dobrą rzeczą jest mieć tą świadomość, przyjąć przez wiarę, przez zaufanie, że Bóg i Jego święta krew, krew Jezusa oczyszcza ciebie i mnie z wszelkiego grzechu.
Bo jeżeli ciągle będę tkwił w tym, że zrobiłem to i tamto, chociaż wyznałem, pokutowałem, prosiłem Boga o przebaczenie, ale jeżeli tak będę, to ciągle będziemy żyć pod potępieniem i nie będziemy radować się z tego wszystkiego, co Bóg ma dla nas. Prawda? Ja się zastanawiam, wiecie, to jest zdumiewające, ale kiedy patrzę na Dawida, króla Dawida, który uczynił tak straszne rzeczy, morderstwo, cudzołóstwo, łaska Boża i miłosierdzie pozwoliły mu na to, że kiedy usłyszał, wiecie, nie wiem ile miesięcy, rok Dawid żył w takiej nieświadomości, że zrobił coś złego. Nie wiem, czy można tak, nie? Dopiero jak przyszedł prorok Natan i powiedział mu, ty jesteś tym człowiekiem. Ty jesteś tym. Zobaczcie, jak grzech potrafi nas zaślepić. Możemy zrobić straszne rzeczy i tego nie widzieć. I czasami potrzeba, żeby ktoś stanął w prawdzie Bożej i powiedział, niestety, zrobiłeś to. I Dawid, wiecie, jednym skinieniem, jednym słowem mógł proroka uciszyć. Był królem. Ale Dawid zrobił zupełnie inaczej. Upadł przed Bogiem i wołał i prosił, Boże. I tam jest, on modli się, Psalm 51, on tam woła do Boga, nie odbieraj mi swego świętego ducha. On wie, że znalazł się na granicy życia i śmierci, wiecznego potępienia lub uratowania. Nie odbieraj mi swego świętego ducha. I Natan mówi, grzech ci został przebaczony. Halleluja. Wiecie, konsekwencje Dawid do końca życia ponosił grzech. Ale zostało mu przebaczone, darowane życie, zostały zachowane obietnice, aby w jego rodzie urodził się Mesjasz. I mówimy, Boże, jak to jest możliwe, taki człowiek. I nadal Boże błogosławieństwo będzie jego udziałem. Jak to jest możliwe? Nierządnica. Rahab. Oddająca cześć bóstwom kananejskim. Bogom płodności urodzaju. Żyjąca się w grzechu. Ale przychodzi moment, kiedy ona odwraca się od tego wszystkiego, ratuje zwiadowców i pamiętacie, przez wiarę, ona wiedziała, ten Bóg, który stoi za Izraelem, jest prawdziwym Bogiem i ja już dość chcę, nie chcę czcić moich bóstw, ja chcę żyć dla tego żywego Boga i doświadcza łaski, przebaczenia. Jest uratowana ona i cały jej dom, dlatego że jest przebaczenie od Boga. Wiecie, to odnowienie i przebaczenie jest tak potężne. Ja mówię, nie rozumiemy do końca. Jest tak potężne, że ta kobieta, będąc nierządnicą, będąc poganką, ta kobieta znalazła się w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Ja mówię, gdyby już tylko była zbawiona, to już jest dużo, nie? Ale Bóg sprawił, że ona znalazła się w rodowodzie Jezusa Chrystusa. Jakże wielka jest Jego łaska. Boże, czy ja jestem podobny do Ciebie? Czy moje serce jest takie jak Twoje? Gdzie Micheasz mówi, nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce, zmiłuje się znowu nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Pan Jezus, czasami mówimy tak, jasne, przebaczę, jak ktoś mnie przeprosi. I zastanawiałem się, czy mam przebaczać wtedy, jak ktoś mnie przeprosi. Czy mam tak jak, bo wiecie, rozumiem tą przypowieść o tych 10 tysiącach talentów.
jako naukę dla mnie, dla każdego z nas, że Jezus nie mówi ile razy, ale że ty i ja mamy mieć, być ducha pełnego łaskawości i przebaczenia. Amen? Ja tak to rozumiem. Nie 7 razy. Bądź człowiekiem, który nie pozwoli, aby w twoim wnętrzu, w twoim sercu był gniew, uraza, złość, nieprzebaczenie wobec tego, który cię skrzywdził. Bo jeżeli nie, to nie tylko on poniesie swoje, bo Bóg w pewnym momencie to osądzi, ale ty możesz stracić absolutnie wszystko. Wszystko. Tak jak tamten. W końcu został wrzucony. Jeśli wy nie odpuścicie, to i Ojciec, który jest w niebie, wam nie odpuści. Wiecie, myślę, że wiem, o czym mówię. Każdy z nas doświadcza zrań, złośliwości, niefajnych słów, ataków. I tak każdy. W życiu jest tego mnóstwo. Ale nie pozwolę, żeby moje wnętrze wypełnione było taką zawziętością, urazą, niechęcią. Bóg mówi, nigdy tego nie rób dla własnego dobra. Tu jest napisane, drodzy, on nie, że nie mógł przebaczyć temu. Tam jest napisane w tej przypowieści, w tym podobieństwie, że on nie chciał mu przebaczyć. Nie chciał. Przebaczenie oddzielmy od swoich emocji, bo emocje będą potrzebować czasu na uzdrowienie, ale musisz mieć tą dobrą, właściwe nastawienie i wolę. Zdecydować się, jesteś gotów i będziesz w tym postanowieniu trwał, że przebaczasz. On nie chciał. Czy tylko mam przebaczać, jeśli brat twój zgrzeszy, idź, jeśli cię przeprosi, to mu przebacz? Czy tylko wtedy? Biblia mi mówi, że mam przebaczać nawet wtedy, kiedy nikt mnie nie prosi o przebaczenie. Nikt. Wiecie, czasami czujemy się dotknięci. Czyjeś słowo, czyjś gest, jak ktoś nas jakby zlekceważy i później patrzysz na niego, on podnosi ręce, uwielbia Boga, a ty stoisz i mówisz, jak on może tak uwielbiać Boga? Przecież on mi zrobił taką krzywdę. I zobacz, on uwielbia Boga. Może on nawet nie jest świadom pewnych rzeczy. Nie wie. A ty stoisz i zabrane ci jest i Bogu chwała dla Boga, wdzięczność, uwielbienie. Twoje serce jest zatrute tą trucizną, jaką jest uraza, gniew, złość. Nie myśl, że coś od Boga otrzymasz. Zresztą za chwilę będziemy czytać te fragmenty Bożego Słowa. Jezus, kiedy wisiał na krzyżu, pamiętacie, jak się modlił? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Czy oni go prosili o przebaczenie? Czy Jezusa prosił ktoś o przebaczenie? Jezusa serce i nastawienie, Ojcze, odpuść im, ja właśnie umieram za nich. Oddaję życie za nich. A Szczepan, albo Stefan, jak brzmi poprawnie jego imię, czyli wieniec, kiedy zostaje fałszywie oskarżony, zostaje kamienowany, kiedy pada na kolana, pamiętacie? On się modli zdumiewająco. Ja nie wiem, Boże, czy ja bym się tak potrafił modlić. Ojcze, nie policz im tego grzechu. Ojcze, kiedy staną kiedyś przed Tobą, niech ten grzech nie będzie im policzony. Fałszywie oskarżony. Ukamionowany. Człowiek, przed którym było życie. Tak więc Słowo Boże wzywa mnie, każdego z nas, trwaj w przebaczeniu, pilnuj swojego wnętrza i serca od urazy, niechęci, gniewu wobec kogokolwiek. Zostaw
Nie próbuj sam wymierzać sprawiedliwości. W liście do Rzymian jest napisane najmilsi, apostoł Paweł tak pisze, w 12 rozdziale, wierszu 19, najmilsi nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Wiecie, ktoś rani nas słowami. Ale pamiętacie, Salomon bodajże mówi, łagodna odpowiedź. Co robi? Uśmierza gniew. Albo dolejesz oliwy do ognia, on mi tak, to ja mu tak. No to jak ty dołożyłeś, to on też jeszcze dołoży. I później padają słowa, które nigdy nie powinny paść. Rozwalone relacje. Ale kiedy na złość odpowiadasz łagodnością, w sposób właściwy, jeżeli nie ma refleksji u drugiego, lepiej módl się i błogosław tą osobę. Będziesz postępował według Bożego serca. Ja tak uważam. Tak to praktykuję i praktykujemy. Błogosław. Jeśli trzeba, porozmawiaj, że skrzywdziłeś mnie, to mnie rani. Ale ktoś może powiedzieć, a. Bóg w pewnym momencie sam pewne rzeczy załatwi. Chyba, że ktoś uporczywie trwa w grzechach i nie chce pokutować. To jest też jeszcze inna kwestia. Panie, nie policz im tego grzechu. Ja wam opowiadałem, takich historii jest kilka, nawet dwa dobre filmy widziałem na temat przebaczenia. To chodziło o żołnierza amerykańskiego, który był w niewoli, chyba pilot, który dostał się do niewoli japońskiej. Powiem wam, ten człowiek był prześladowany przez komendanta, który okazało się, miał bardzo surowego ojca i tak był wychowany. On go tam gnębił całkowicie. Cud, że on przeżył tą niewolę. Cud. Czy wiecie, że ten żołnierz amerykański już na wolności pojechał specjalnie szukać go, aby powiedzieć mu o przebaczeniu? Tamten nie chciał się, wszyscy inni się z nim spotkali, z Japończyków, ale ten nie chciał. Wie Boże. A opowiadałem też o siostrze Cori ten Boom, która była w obozie, Ravensbrück było gorszym więzieniem, obozem koncentracyjnym i Mauthausen chyba też od Oświęcimia, a Ravensbrück trudniejszym, cięższym. I wiecie, wiemy, co przeżyła. Ojciec umarł na gestapo. Jej siostra umarła w tym obozie. Ona w cudzysłowie przez pomyłkę została zwolniona. Ktoś pomylił się w dokumentach i została wypuszczona na wolność. I ona powiedziała, nigdy, nigdy, nigdy nie pojadę do Niemiec głosić Ewangelii. Po tym, co Niemcy zrobiły Europie i światu. Nigdy. I wiecie, do którego kraju Bóg pierwszy ją posłał z poselstwem dobrej nowiny? Ewangelii o przebaczeniu, które jest w Jezusie Chrystusie. Wiecie, my rozdrapujemy swoje rany. Ale kiedy patrzę na nią, ale wiecie, kiedy popatrzę na Chrystusa, który cierpiał za ciebie i za mnie, a my mamy problem. Kiedy głosiła w jednym miejscu, po nabożeństwie przychodzi człowiek, mężczyzna. Wiecie, to jest dla mnie, ale tak jest. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, staje się nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło. Wszystko staje się nowe. Przychodzi ten człowiek i mówi, jestem twoim bratem w Chrystusie. Byłem jednym ze strażników w obozie Ravensbrück, ale oddałem moje życie Chrystusowi i On mi przebaczył.
Ale tak bardzo pragnąłem spotkać kogoś, kto był w tym obozie i chciałbym przeprosić i chciałbym usłyszeć, że Ty mi przebaczysz. I wyciągnął do niej swoją rękę. Przebacz mi. Wiecie, ją jakby ciepło, gorąc, emocje, ona tak stoi z tego, co opisuje. Mówi, Boże, nie potrafię mu przebaczyć. I tak stoi, a on stoi z wyciągniętą ręką, przebacz mi. Czy możesz mi przebaczyć? I nagle po chwili przełamuje się. To jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Nie patrz na emocje. Podejmij dobrą decyzję. Wbrew swoim emocjom, tej całej niechęci, ona wyciąga powoli do niego rękę i mówi, wybaczam ci. Ale mówi, kiedy wyciągnęłam rękę, kiedy on uchwycił mnie za rękę i ja jego, nagle w moim sercu odczułam Bożą miłość do tego człowieka. I mogłam patrzeć na niego już nie tego, który tak bardzo mnie skrzywdził, ale mogłam w nim zobaczyć brata w Jezusie Chrystusie. Gdyby nie przebaczenie, nie byłoby nas dzisiaj tutaj. Gdyby nie przebaczenie i łaskawość Boga, byśmy szli na zagładę. To Jego ustawiczna łaska sprawia, że ty i ja możemy podnosić się po każdym upadku. Możemy wyznać nasze grzechy i On nam przebacza, On nas oczyszcza i twoje i moje życie może być na nowo czyste. Możesz na nowo stanąć i Go wielbić z czystym sercem i sumieniem. Wiecie, historii jest mnóstwo. Opowiem jeszcze jedną z Indochin, kiedy żołnierze brytyjscy zostali uwolnieni z obozu jenieckiego w Japonii, w Indochinach. Wiecie, Japończycy, jak trochę interesujecie się historią, kogo byśmy nie zobaczyli, ale Japończycy dokonywali okropnych zbrodni, znęcali się nad ludźmi. Okropnych. Zrobili to wobec Chińczyków, wobec ludów Indochinów. To samo robili z jeńcami wojennymi. Nie mieli żadnych skrupułów. I nagle wojna się skończyła. I strażnicy japońscy stanęli jak sparaliżowani, bo była kapitulacja po zrzuceniu bomb atomowych. Kapitulacja. Jeńcy już wiedzieli. Koniec wojny. Zebrali się w namiocie. I z prowadzących, jeden, który prowadził tą całą grupę wycieńczonych jeńców brytyjskich, australijskich, zaczyna się modlić. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, odpuść nam nasze winy. I wszyscy powtarzają, odpuść nam nasze winy. Ale dalej już nikt nic nie mówi. On mówi jak, a cały namiot milczy. On zaczyna jeszcze raz i cały namiot milczy. Zaczyna jeszcze raz i powoli jeden, drugi, dziesiąty głos. Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wiecie, oni by tam mogli rozszarpać tych strażników japońskich. Z tego, co czytałem w tej historii, nie dokonano żadnych samosądów na strażnikach japońskich. Odpuść nam, jak i my. Kiedy Jezus naucza, w Ewangelii Mateusza jest to zapisane na temat modlitwy pańskiej w 6 rozdziale, tam jest, kiedy podana jest treść tej modlitwy, gdy się modlicie, mówcie i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom, a później, kiedy jest już amen i 14 wiersz, Jezus kontynuuje, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom,
i Ojciec wasz nie odpuści wam waszych przewinień. W Ewangelii Marka, a więc zobaczcie, od mojego przebaczenia innym zależy przebaczenie dla mnie od Boga. W Ewangelii Marka z kolei jest powiedziane, że kiedy będziesz się modlił i nie przebaczysz, twoja modlitwa nie będzie wysłuchana. 11 rozdział, wiersz 25 i 6. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Przebaczenie działa w trzech kierunkach. W moim, kiedy jestem zraniony. W kierunku tego, który mnie zranił. I dotyka nieba. I dotyka nieba. Drodzy, zbliżając się do końca, jesteśmy wzywani wielokrotnie przez Boże Słowo. Efezjan 4,32 mówi tak: bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczajcie sobie nawzajem, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kolosan 3,12-13: przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi. Masz powód, ale przebaczasz. Tak więc brak przebaczenia, z tego, co tutaj czytam w Bożym Słowie, tak naprawdę jest grzechem. Jest trwanie w grzechu, w czymś niewłaściwym, rozmijającym się z wolą Bożą, z tym, co Bóg ma dla nas. Dlaczego tak jest? Dlatego, że Bóg nakazuje nam trwać w przebaczeniu. Wzywa nas do przebaczenia. Chce nas ochronić od braku przebaczenia. A więc nie chcę w ten sposób zamykać i ranić serca Bożego. Chcę patrzeć na mojego Pana, który mi przebacza. Jak powiedziałem, przebaczenie dotyczy tych trzech osób. Jak często proszę Boga, aby mi przebaczył? Jak często prosisz Boga, aby ci przebaczył? Jak często proszę o przebaczenie tych samych grzechów i liczysz, że Bóg ci przebaczy? Czy liczysz ciągle na Jego łaskę i przebaczenie? Ja myślę, że każdy z nas liczy, tak? Popełniamy błędy, upadamy, liczymy. Pamiętaj, przebaczaj, abyś sam był wolny w swoim sercu. Abyś był wolny. Abyś nie musiał nie spać po nocy i rozmyślać nad zranieniem. Ale abyś był wolny, twoje serce. Abyś mógł, przychodząc do zgromadzenia, mógł podnieść ręce czyste i wielbić Pana. Abyś mógł otworzyć usta i błogosławić Jego imię. Tak więc jestem przekonany, 1000%. Brak przebaczenia, chowanie urazy, niechęci. Otwierasz drzwi dla przeciwnika w swoim życiu, dla szatana, który, powiem tak, wykorzysta każdą okazję, żeby ciebie zniszczyć. Każdą. I chociaż na początku to się wydaje takie... Wiecie, ja sobie kiedyś wyobrażałem, jak taka sytuacja działa. Ktoś przychodzi do domu i mówi: wiesz, nie przywitał się ze mną, albo nie uśmiechnęła się do mnie dzisiaj, albo nie uściskała mnie dzisiaj. Jakiś taki obojętny, i później kładziesz się spać, a diabeł to dalej drąży. Widzisz, jaki jest, coś tam jest, i nagle z czegoś tak drobnego, czegoś może nawet niezamierzonego, potrafi to urósć do niebotycznych rozmiarów. Ale to my musimy być mądrzy, aby nie pozwolić, żeby diabeł sprawił, że będziemy chodzić
urażeni, zagniewani, zgorzkniali. Bóg mówi, przebaczaj. Powiem wam historię, która... Poświęciłem chyba godziny, nie wiem czemu, ślepy byłem, czytałem Biblię i nie mogłem tego zobaczyć. Jest taka postać, nazywa się Achitofel. Kto zna Achitofela z Biblii? Achitofel był jednym z dwóch najlepszych doradców Dawida. Jest napisane, że rada Achitofela była u Dawida jak rada Boża. I Achitofel, który był doradcą i blisko Dawida, kiedy Dawid zgrzeszył, a później Bóg mu przebaczył i Absalom zaczął nastawać na jego życie, wyobraźcie sobie, ten Achitofel stanął po stronie buntu. Stanął po stronie Absaloma. I on radził tak. Kiedy Absalom zebrał doradców, on radził tak. Wezmę parę tysięcy ludzi. Dawid jest wystraszony. Oni są strudzeni. Przechodzą przez Jordan. Ja tam wpadnę, zabiję Dawida. Nie będziemy walczyć. Izrael jest niewinny. Chodzi mi tylko o Dawida. Jak to, człowieku? Byłeś na dworze króla. Byłeś, masz taką mądrość i ty doradzasz i teraz mówisz temu królowi, któremu zawsze dobrze doradzałem, ja go muszę dopaść i z nim skończyć. Ja tego nigdy nie widziałem, czemu tak było. Dawid miał jeszcze jednego doradcę, też mądrego, ale nie aż tak. Nazywał się Huszaj. Huszaj chciał uciekać z Dawidem, Dawid mówi, nie, wróć, udawaj, że jesteś przyjacielem Absaloma, a radę Achitofela niech Bóg przez ciebie obróci w niwecz. Ty dasz inną radę. I rzeczywiście tak się, ale mnie nie o to chodzi. Chodzi mi o to, skąd u Achitofela była taka zawziętość, chciał zabić Dawida, pomazańca pańskiego. Skąd? I parę lat temu o tym usłyszałem, a teraz chciałem to koniecznie znaleźć. I szukałem, i szukałem. I cała tajemnica odkryta jest w drugiej księdze Samuela, w 23 rozdziale. Coś wam przeczytam. Tu jest rodowód podany i nagle jest Epiletet, syn Achazbaja z Maaka, Eliam, syn Achitofela z Gilo. Czyli Achitofel miał syna Eliama. Ale posłuchajcie, co jest napisane w 11 rozdziale, w 3 wierszu tej drugiej księgi Samuela, bo tu jest odkryta tajemnica, skąd to się wzięło, taka nienawiść, chęć zabicia Dawida. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Wiecie, o kogo chodzi? O Batszebę. Kiedy ją zobaczył, postanowił się coś o niej dowiedzieć. Bardzo mu się podobała. Powiedziano mu, jest to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Eliam był synem Achitofela, a Batszeba była córką Eliama, czyli była wnuczką Achitofela. I po tym, co Dawid zrobił, Achitofel nie mógł mu przebaczyć. Znaczy nie, jak powiem nie mógł mu przebaczyć, to powiem źle. Nie chciał przebaczyć tego Dawidowi, bo zabił jego zięcia podstępem, ale go zabił. Scudzołożył z jego wnuczką. I od tego momentu to zranienie, potworne zranienie, on się z tym nie uporał, on czekał na okazję, aby wywrzeć gniew na Dawidzie. I przyszła okazja. Mówi, daj mi 3000 ludzi. Ja tam wpadnę, zabiję, spokój. Zobaczcie, jeżeli nie mamy przebaczenia w naszych sercach, do czego możemy zostać doprowadzeni, co
siły ciemności mogą z nami zrobić. Mogę być najmądrzejszy, najbardziej oczytany w Biblii i tak dalej, ale jeśli nie czuwasz i nie pilnujesz swojego serca, możesz znaleźć się w totalnej ciemności. Tak jak Dawid był w ciemności z powodu grzechu, tak uraza, niechęć, brak przebaczenia też jest grzechem, wprowadzi totalną ciemność. I nawet nie będziesz wiedział, że znajdujesz się w zupełnie niewłaściwym miejscu. Przebaczaj, abyś był wolny, aby diabeł tobą nie manipulował, abyś mógł cieszyć się zbawieniem, łaską, wysłuchanymi modlitwami. Przebaczenie nie jest pobłażaniem dla ranienia nas przez kogoś, absolutnie. Kiedy przebaczasz, wcale nie mówisz winowajcy, no dalej, dalej, rób to, co robisz. Nie. To jest jakby zachowaniem siebie, ale też powiedzenie, wołaniem do Boga, Boże, Ty się tym zajmij. Ja Go będę błogosławić, ale Panie, Ty spraw, dotknij, daj opamiętanie albo zrób coś. Myślę, że to jest jedna z tych najbardziej właściwych dróg, jaką powinniśmy. Przebaczenie nigdy nie jest przyzwoleniem. Jezus powiedział do tej przyłapanej na cudzołóstwie kobiety, idź i więcej nie grzesz. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Przebaczenie jest postawą pozwalającą nam przyjmować ludzi w naszych relacjach z ich słabościami i ułomnościami. Słuchajcie, my wszyscy mamy ułomności i słabości. I gdyby nie było tej otwartości, tego znoszenia, tego przebaczenia, nie funkcjonowalibyśmy. Żadna rodzina by nie funkcjonowała. Przebaczenie jest też daniem szansy drugiej osobie. Pozwala jej i nam odbudować relacje. Nie oznacza, że przebaczenie jest równoznaczne z zaufaniem. Nie, na to trzeba zapracować. Ale jeżeli trwasz w przebaczeniu i właściwej postawie, relacje będą, jeśli jedna i druga strona idzie w tym kierunku, będą mogły być odbudowane. I na koniec pamiętaj, przebacz sam sobie. Weź przebaczenie od Boga. Nie patrz ciągle do tyłu, w czym zawiodłeś, ale wyznałeś, popatrz na krew baranka, krew Jezusa Chrystusa. Raduj się tym, że Jego krew, Jego kropla krwi jest w stanie oczyścić, obmyć cały świat z grzechu. Jego krew obmywa i oczyszcza. Chciałbym, żebyśmy powstali. Zaśpiewamy pieśń. Ta pieśń, nie wiem, dzisiaj rano, wczoraj wieczorem, wczoraj chyba przyszła tak do mojego serca. Pieśń ze śpiewnika Pielgrzyma 109. Zaśpiewamy tą pieśń. Pierwsza rzecz, jeżeli dzisiaj potrzebujesz Bożego przebaczenia, chcesz pojednać się z Bogiem, chcesz Go prosić, aby On ci przebaczył wszelki grzech, aby cię przyjął, to podejmij dobrą decyzję dzisiaj. Jeżeli potrzebujesz komuś przebaczyć, wyraź to dzisiaj w modlitwie przed Bogiem i przed sobą, wyraź to przebaczenie. Błogosław tą osobę. Podejmij właściwe kroki, abyś mógł uhonorować Boga ze względu na Boga i na Jego święte słowo. Bądźmy tymi, którzy też przebaczają. Możesz to wyrazić i wyraź. Boże, ja biorę od Ciebie przebaczenie dla siebie, bo Ty jesteś łaskawy, miłosierny, nie chowasz gniewu na wieki. Masz upodobanie w łasce. Te trzy rzeczy. Proszenie dla siebie o przebaczenie, przebaczenie komuś i też odebranie dla samego siebie od Boga, przebaczenie sobie samemu, jakby nie wracanie ciągle do tego,
co się wydarzyło, ale zaufanie łasce i mocy świętej krwi Jezusa. Zaśpiewajmy tą pieśń. Pieśń numer 109. Nie wiem, czy ją mamy zapisaną, czy nie. Jest. Będziemy mogli ją zaśpiewać. Łaski wspaniałej się strumień zlawa. Później będziemy się modlić. W sercu
zanim przyjechałem na to nabożeństwo, kiedy się modliłem. To wezwanie chcę zrobić. Każdy z nas ma wolną wolę. Coś możesz chcieć, możesz nie chcieć. Czy chcesz dzisiaj prosić Boga o przebaczenie dla siebie? Jeżeli tak, jeżeli widzisz wyraźnie, potrzebujesz, żeby Bóg ci przebaczył, chcesz wyznać przed Nim swój grzech, swój grzech, podnieś swoją rękę, powiedz: Boże, potrzebuję łaski, potrzebuję przebaczenia. Czy jesteś wierzący, czy nie? Są różne sytuacje w naszym życiu. Możesz wezwać, wzywać imienia Pana. Jeżeli trzeba komuś przebaczyć i nosisz w sercu urazy, gniew i tak dalej, proszę Ciebie, zdecyduj się przebaczyć i wyznaj to przed Bogiem: ja przebaczam dzisiaj i chcę w tym trwać. Jeśli ktoś taki jest, podnieś swoją rękę. Niech Bóg Cię błogosławi. Niech Bóg Cię błogosławi. Halleluja. On jest, On posyła słowo. Przebaczajmy, drodzy. A może borykasz się z odebraniem przebaczenia od Boga? Powiedz: Boże, ja biorę przebaczenie dla siebie, dla swojego życia. Ja Ci wyznałem mój grzech. Jeżeli tak, podnieś swoją rękę. Tak, ja chcę dzisiaj odebrać i biorę przebaczenie od Boga dla siebie. Halleluja. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Panie, tak błogosławimy te osoby, które podnosiły rękę. Boże, modlę się, abyś dotykał się każdego z nas, aby Twoje słowo potężne oczyszczało, przemieniało każdego z nas. Dopomóż nam chodzić w przebaczeniu, przebaczaniu. Panie, objawiaj swoją łaskę dla tych, którzy nas krzywdzą. Błogosławimy im w imieniu Jezusa. Panie, nie chcemy chodzić w jakiejś niechęci, złości, zagniewaniu. Wszechmogący Boże. A też, Panie, chcemy być wolni od wszelkiego oskarżenia ze strony przeciwnika, oskarżyciela. Twoja krew, wyznajemy, obmywa i oczyszcza nas. Jeśli wyznajemy szczerze nasze grzechy, odwracamy się od nich. Dziękujemy Ci, Boże. Błogosławimy Twoje imię. Amen.